Ostatni taki kwiecień mieliśmy 25 lat temu. W zeszłym miesiącu odnotowano najniższe bezrobocie w Polsce od ćwierćwiecza. O przyczynach i skutkach rozmawiam dzisiaj z Arturem Satorą, Główny Urząd Statystyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Witoldem Michałkiem, ekspertem do spraw gospodarki Business Center Club. Dzień dobry. Witam. Bez pracy na koniec kwietnia było 9,5% Polaków, czyli jest to spadek aż o 0,5% procentowego w porównaniu do marca. Co to oznacza? To oznacza, że sytuacja jest coraz lepsza, że coraz więcej osób ma pracę, coraz szybciej można tę pracę znaleźć i że idzie ku lepszemu, bo nawet w tej chwili mamy do czynienia już, zdaje się, z tym dołkiem sezonowym za sobą mamy. A czy te wyniki pokazują, że sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawia? Dla różnych regionów, dla różnych przedsiębiorców to oznacza różne rzeczy. Na przykład dla przedsiębiorców dużych, w dużych, szybko rozwijających się regionach, to jest dobra informacja, z tym, że zaczyna brakować pracowników. Zaczyna brakować pracowników przede wszystkim wykwalifikowanych i to zaczyna być dużym problemem dla przedsiębiorców. Natomiast w regionach małych, słabiej rozwiniętych, przepraszam, takich, gdzie jest duża liczba niewykwalifikowanej siły roboczej, to tam podejrzewam, że to bezrobocie tak bardzo nie spada i tutaj sytuacja tych regionów pozostaje w dalszym ciągu niepewna, bo te lepsze regiony, te bardziej szybciej się rozwijające, wysysają tych pracowników z tych słabszych regionów, no i tam zaczyna być trochę pustka. Ale przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wyniosło 5 730 000 osób, a to oznacza, że było o 2,8% wyższe niż przed rokiem, czyli okazuje się, że przedsiębiorstwa rosną w Polsce w siłę. Właśnie dlatego mają coraz większe trudności, ponieważ ta populacja ogólna, z której mogą czerpać, no niestety tak bardzo się nie powiększa, w szczególności właśnie jeśli chodzi o to wykształcenie. Dodatkowo trochę, jeżeli chodzi o te regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i te osoby bez kwalifikacji, no pogarsza tę sytuację podnoszenie nadmierne minimalnej płacy. Jakie są przyczyny spadku bezrobocia w tym momencie w kwietniu? Większa oferta ze strony przedsiębiorców, jeżeli chodzi o pracę, z której skwapliwie korzystają oczywiście wszyscy ci, którzy tej pracy nie mają. Na koniec kwartału odnotowaliśmy również spadek bezrobocia według badania aktywności ekonomicznej ludności, bo to bezrobocie wyniosło 7%, a więc i tu mamy do czynienia ze spadkiem, czyli jeszcze przypomnę, że BAEL obejmuje również szarą, tak zwaną szarą strefę, czyli również w związku z tym mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia. W związku z tym, że przed nami lato, wakacje, no a co za tym idzie także prace sezonowe, które również wpływają na spadek bezrobocia, możemy spodziewać się, oczekiwać, że to bezrobocie będzie jeszcze niższe? To tak potrwa do późnej jesieni, chyba że będą jakieś zawirowania regulacyjne i w gospodarcze, najprawdopodobniej zewnętrzne, które by przyszły do Polski, no ale odpukajmy, sądzimy, że tak się jednak nie zdarzy. Czy erę dwucyfrowego bezrobocia mamy już za sobą? Mam nadzieję, że tak, bo rzeczywiście już w tej chwili 9,5% to już jest dobrym prognostykiem na przyszłość, dlatego że tak jak powiedziałem, mamy już za sobą ten okres zwolnienia gospodarki w związku z sezonem, który zwykle trwa czasami od października, ale najczęściej listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Także to raczej mamy już za sobą i należy tylko cieszyć się, że mamy to za sobą. Pan się z tym zgadza? Panie dyrektorze, ja mam tylko jeszcze jedno zastrzeżenie, że mówimy nie o bezrobociu, że tak powiem obiektywnie, tylko mówimy o zarejestrowanym bezrobociu, prawda? Tak, o rejestrowanym. A ludzie się rejestrują z różnych przyczyn, nie zawsze wtedy, kiedy nie mają pracy. Tutaj mówimy pośrednio o szarej strefie, prawda? Ona wprawdzie się nie zwiększa, ale też się nie zmniejsza specjalnie. To badanie BAEL, które pokazuje niższy stopień niż ten pokazywany przez GUS. W związku z tym jest to optymistyczna informacja. Przepraszam, jedna uwaga. BAEL jest również badaniem GUS-owskim. A przepraszam uprzejmie, to jest porównywalne europejskie badanie, tak. Tak jest. Najważniejsze, że te prognozy są optymistyczne i tym optymistycznym akcentem także zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, a Państwu dziękuję. Dziękuję za uwagę.